Cześć wszystkim, z tej strony KN. Krzysztof Piekarz, witam. Witamy Was serdecznie. Święta już dosłownie za rogiem, tuż. Czuć już atmosferę w domach. Wszyscy sprzątają, jest trzepanie dywanów, lepienie pierogów, uszek, robienie barszczu. Powiedz mi, to do Ciebie pytanie. Jak u Ciebie z posiłkami na świątecznym stole? Szczerze, wszystko jesz, czy jednak... Znaczy nie, no generalnie jem wszystko tak jakby z grzeczności, bo zawsze przychodzę do mojej mamy na święta, więc z grzeczności trzeba spływać i tak dalej. Ale czy jestem fanem tych potraw wigilijnych, to szczerze mówiąc, kurde, dla mnie to jest nic specjalnego, jak mam być szczery. Uwielbiam. Więc kurczę, no ja w ogóle powiem szczerze, że jestem chyba dziwnym człowiekiem, ale ja nie przepadam za świętami, nie przepadam za tym okresem świąt. Wręcz uważam, że ludzie źle odbierają te święta. Może inaczej powiem. Ja wydaje mi się, że jestem człowiekiem, który widzi więcej niż ogół. Mhm. I ja niestety w świętach upatruję takiej troszeczkę sztuczności. Że to nie jest tak, jak powinno być, bo co ja uważam, że święta powinny być najważniejsze? Nie to, żeby pościć w Wigilię, bo to jest najważniejsze dla ludzi. O Jezus Maria, zjem mięso w Wigilię, to już umieram, już koniec, idę do piekła. Iść do kościoła na 12, gdzie będzie całe miasto albo mnóstwo ludzi, tak, pokazać się w marynarce. Że jestem. Eską podjechać. No nie, dla mnie to jest słabe, wiesz, jasne, o co chodzi. Jasne, dla mnie podstawa to powinna być święta, zrób coś dobrego, spotkaj się z ludźmi, z którymi się nie spotykałeś X czasu, nie wiem, zadzwoń do dawnego przyjaciela, nie wiem, pogódź się z wrogiem, tak? I to powinno być święta. A nie, najeść się do podkorek, 3 dni siedzieć, nic nie robić, nachlać się najlepiej, iść do kościoła na kacu i tak dalej. Kurde. Święta i po świętach. Powiem Ci szczerze, że ja tak, nie wiem, ja szczerze mówiąc nie przepadam za świętami, chociaż oczywiście ostatnimi czasy polubiłem trochę bardziej te święta ze względu na to, że mam dziecko. No i naprawdę, jak ten mały, on te prezenty otwiera, jest cały w wypiekach, przeżywa cieszy, to, tak, nie może tak, potem tak, zasnąć. Serce to, się raduje, to na jest, pewno. To jest, tak. jest z tego radość, więc fajnie jest chyba robić te święta dla kogoś, tak? Czyli to jest jednak, jesteś mały, to się cieszysz, rodzice przygotowują, przeżywasz to, potem jest taki okres, jak masz 20 tam parę lat, to Ciebie to nie jara za bardzo, bo te nie prezenty, to wiadomo, tak, że już Ciebie to nie interesuje. Z rodziną to fajnie się na zdjęciach wychodzi i tak dalej. Natomiast jeżeli już masz swoją rodzinę, no to fajnie wtedy dla tych swoich dzieciaków i tak dalej. Nawet jak jest, różnie są sytuacje, to wtedy nawet przyudajesz dla szczęścia ukułu i wtedy jest fajnie, tak? Ja osobiście, tak jak mówię, nie przepadam za świętami, ale oczywiście jakby spędzam je z szacunku do mojej rodziny, bo oni zawsze się cieszą, jak ja przychodzę. Ja się cieszę, jak mój syn się cieszy z prezentów, więc ma to swój klimat, aczkolwiek, no mówię, ja osobiście nie czuję tego tak jak inni, o w ten sposób Ci powiem. No. Ja powiem Ci tak, jako dziecko lubiłem strasznie jeździć do babci i dziadka, już też od kilku ładnych lat nie żyją, na wieś. Stodoła stała, stary dom drewniany, więc jak wchodziłeś do domu, to czułeś to drewno, czułeś tę wieś. Uwielbiałem tam jeździć na święta. Zjeżdżała się rodzina, później był taki okres, że buntu młodzieńczego, wyprowadziłem się z domu rodzinnego, nie przyjeżdżałem, nie widywałem się z rodziną, to no, trwało sporo czasu. No, każdy taki okres chyba przeszedł. Wiesz jak jest, więc jakieś kłótnie, jak to w rodzinach wychodzi. Później zmądrzałem i teraz uwielbiam, jak możemy się spotkać. Niestety gdzieś wszyscy są gdzieś najbliżsi moi, brat, siostra, brat mieszka za granicą, więc siostra mieszka w innym mieście, jesteśmy rozsiani po Polsce, po świecie, jednak nie, rzadko się spotykamy wszyscy razem. I teraz moim marzeniem jest takim, jak rozmawialiśmy na wcześniejszym odcinku o prezentach, więc dla mnie najlepszym prezentem jest to, jak się spotkamy wszyscy razem, możemy celebrować, posiedzieć, porozmawiać i uwielbiam to. A ja powiem Ci, że ja uważam, że jest to mimo wszystko przykre. Ja mam podejście, że ludzie nie mogą się spotkać w roku, tylko muszą czekać na te święta, żeby się spotkać. Jaki to jest problem spotkać ale się z kimś? U nas nawet i w święta jest ciężko się spotkać, no, więc nawet jeśli się już spotkamy poczekaj, w te święta, ale to jest magia. Dla mnie jest to wtedy magiczne. Ale nie zgodzę się z tobą, bo dla chcącego nic trudnego. No oczywiście, jakbym tak, mieszkał tak w Stanach, a Ty w Mozambiku. Jasne. Na przykład, to wiadomo, że byłby problem, tak? No tak. Natomiast kurde, dlatego ja uważam mimo wszystko, że jak ludzie chcą, to nie musi. Oczywiście, no, że nie, tak. Nie muszą czekać na święta, żeby się spotkać i tak dalej. To tak samo, jak chcesz być dobry, to nie musisz tylko dobry święta, tylko bądź dobry przez cały rok. Tak, to ja lubię ten świąteczny klimat. W rogu stoi choinka, jest fajnie. Ej, bo teraz ja wychodzę na diabła. Nie, ej, to ty jesteś ten zły. Nie, on ma tatuaż na szyi, ej.
To jest... I krzyż do góry nogami. Koniec. Mam krzyż do góry nogami. On ma tatuaże, on jest wytatuowany. Nie, no. Lubię, no wiem, tak mam, po prostu. No po prostu, każdy ma wiedzieć. Inaczej. Ja... No tak, no dlatego ja docen... fajnie z kimś wymienić swoje, tak. swoje ja doceniam, poglądy, jak, tak. się, jak się rodzina spotka i siądziemy przy jednym stole. Po prostu lubię, lubię. Więc fajnie, życzę wszystkim, żeby może Krzysiek zmieni zdanie i polubi święta. Ja chyba nie polubię. Nigdy w życiu. Nie polubię świąt. Aczkolwiek no, ma to swój klimat, jest klimat, jak jest kilka śnieg. kilka fajnych rzeczy. No, lepiej jak jest śnieg, czy jak nie ma śniegu? Kurde, ja to polubię, żeby ciągle ciepło było, tak? Więc wiesz, no, to ja mówię, ciężkie są do rozmowy, ciężkie są do dyskusji na ten temat. Nie no, ma to klimat, aczkolwiek uważam, że święta są dla dzieci. Trzeba dzieciom zrobić tak, żeby były jak najbardziej zadowolone, tym młodszym, bo oni odczuwają to 100 razy bardziej niż my, więc uważam, że dorośli powinni się postarać tak, żeby młodzież czuła się świetnie w te święta, nawet jakby swoim kosztem, tak? Więc to tak, no, ale starsi. Wiadomo też, że jakoś fajnie się jest z czasem spotkać, nawet ten prezent, ten drobiazg dostać, zawsze to cieszy, co by tam to nie było, nie musi być to Porsche, Ferrari, wiesz, może być jakiś tam... Ale może być. Nawet mogą być perfumy Brutal na przykład, nie? Też jest fajnie. Też kozak. Tak, więc no i co, potem jest Sylwester, którego też osobiście nie lubię, nie wiem jak ty. Zawsze mi się marzyło wyjechać za granicę na Sylwestra. Nie. Ale... Mogę siedzieć w domu i nic nie robić. Nie, o tyle lubię... Nie mam takiej fazy, że rozkminiam co w Sylwestra, co będę robić. Często to zawsze, przeważnie to wychodzi na spontanicznie na freestyle. Ale ja lubię jedną rzecz w Sylwestra, bo powiem ci, że zawsze... Fajerwerki. Nie, zawsze się na tym... Nie. Chujowe są. Te fajerwerki są chujowe. Nie no, są spoko, no ale no wiesz, no... Fajerwerki. Kurde, no ja widziałem parę miejsc w życiu, parę rzeczy widziałem, więc to tam fajerwerki. Ale nie, fajna jest rzecz jedna w Sylwestra, która mnie zawsze... Nie śmiej się, nachodzi, daj dokończyć. Która mnie zawsze nachodzi, to jest taka refleksja. Podsumowanie całego roku. Okay. I to jest spoko. Pierwsze, co zawsze podsumowuję sobie ja bynajmniej, to ile zarobiłem. No bo cały rok przepracowałem, no to mniej więcej wiem, jaki miałem stan konta poprzedni, jaki mam teraz. Aha, to już wiem, zarobiłem. Teraz potem sobie liczę, gdzie byłem. Wymieniam sobie te miejsca, byłem tu i tu. Kogo poznałem, co tam fajnego zrobiłem, czego nie robiłem w zeszłym roku i tak dalej. No i wtedy już wiem, czy jestem na plus, czy na minus. No bo trzeba się w przyszłym roku bardziej postarać. Znaczy, na szczęście nie zdarzyło się tak, że był ogólnie na minus, tak? No bo powoli, bardzo powoli, ale ciągle jakby idę do przodu w ten sposób. Ale jest to fajne takie podsumowanie, kurde, że wtedy wiesz, możesz omówić sobie na przykład z tobą, czy z kimś tam jeszcze, ze znajomymi, kto co zrobił. To jest taka fajna... Tu gdzie był, tak. Fajny taki klimat, takie podsumowanie. No wiesz dokładnie, co robiłeś i czy możesz być z siebie zadowolony, czy nie. No i drugą, akurat ja akurat tego nie robię, ale wiem, że dużo osób ma te noworoczne postanowienia. To też jest fajne, czyli takie... Czyli nowy rok, plan nowy ja. Na przyszły, no, słomiany zapał i tak dalej, ale... I w lutym się kończy nowy rok, nowy ja. No może tak być, ale to też jest fajne, niektórzy wiesz, tak to mają. Też jest znam fajne. Większość, dużo osób znam takich, którzy mają naprawdę wielkie postanowienia na nowy rok, też to jest fajne. Ale szybko gdzieś to... To mów, jakie ty masz postanowienia na przyszły rok, co byś chciał zrobić, jakie plany, panie Dawid? Jakie plany? Jakąś piosenkę nagrywamy, teledysk, o, coś tak. robimy? Plany robimy, musimy nagrać jeszcze nie jeden klip. Dobrze. W przyszłym roku. Wchodzę w to. Bo powiem ci, że bo to robiliśmy w tym roku, nagrywaliśmy. Tak, to robiliśmy w tym. I powiem wam szczerze, że myślcie sobie co chcecie, nagranie piosenki z KN-em, bycie w tym studiu, to jak nawet ktoś tam oglądał, mówi, kurde, oglądałem ten filmik i nigdy to złożyło, dawno nie widziałem, żebyś tak się cieszył, żebyś, bo naprawdę sprawdzało mi to ogromną frajdę, była to fajna akcja akurat. Więc na nowy rok, żebyśmy robili rzeczy, które nam sprawiają frajdę po prostu i żebyśmy się cieszyli, jak dzieci. No dokładnie. Ja tego nam życzę. Kochani, wesołych świąt, wszystkiego dobrego, spotkajcie się z rodziną, celebrujcie i bądźcie zadowoleni. Zróbcie coś dobrego, pogódźcie się z jakimś wrogiem i bądźcie mili dla siebie. A nie musicie, a jak zjecie sobie steka w Wigilię, naprawdę nic się nikomu nie stanie. Zrób dobry uczynek, na pewno Pan Bóg bardziej to doceni niż tą rybę. Niż jedzenie tego steka. Tak, bankowo. No. Otwieramy głowy i wszystko. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy, komentujemy. Hejtujemy, lajkujemy, subskrybujemy. Pozdrawiam jeszcze raz. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Cześć.